No nie spodziewałem się tak dobrego wyniku. Sądziłem jednak, że kontrkandydaci będą mieli inne, lepsze wyniki. Dziękuję za zaufanie tak licznej rzeszy moich wyborców. Bardzo dziękuję. Pierwsze wyniki naszego komitetu wyborczego wskazują, że również będziemy mogli oczekiwać dobrego wyniku i będziemy mieli swoich przedstawicieli w znaczącej ilości w Radzie Miasta. Od tego wiele zależy. Przed nami kadencja bardzo pracowita. Mamy przygotowane projekty, które bądź mają finansowanie z Unii Europejskiej, bądź lada moment zyskają je, więc należy się spodziewać, że tych zadań inwestycyjnych będzie bardzo dużo. Pierwszorzędnym takim zadaniem jest modernizacja krośnieńskiego lotniska, przygotowanie terenów inwestycyjnych, inwestycje drogowe. To zadania naprawdę poważne.